Dobre granie. W naszym studiu, tak jak obiecałem, zespół Frankenstein Children, czyli Szymon Paszkowski, Wojtek Opioła, Daniel Moskal i Radek Baranowski. Cześć. Cześć, cześć. Cześć. Dobry wieczór. Panowie, posłuchamy premierowo waszego nowego materiału, singiel Oddech, który zaraz zabrzmi, jest już znany, no ale będzie piosenka, której nikt nigdy poza wami wcześniej nie słyszał. I mam wrażenie też, patrząc na to, jak skonstruowaliście płytę, że chcecie pokazać, że zmieniliście się jako zespół, że rozwinęliście formułę, że powiększył się wam skład, bo te najbardziej nowe numery daliście na sam początek. Czy rzeczywiście chcieliście zawrzeć taką deklarację, że jesteśmy trochę innym zespołem? Tak, tak. Znaczy, no pokazujemy oczywiście, że się rozwijamy, że dojrzewamy też w inny sposób muzycznie, a ten numer jest takim właśnie... Takim dzieckiem tej drugiej płyty, którą nagraliśmy i dlatego on wychodzi jako pierwszy i jest prezentowany. Do zespołu od waszej debiutanckiej płyty dołączył Radek i mam wrażenie, że bardzo fajnie się uzupełniliście, że jakby wręcz czekaliście na taki moment, żeby taki fajny balans się znalazł. Czy to było tak, że gdzieś naturalnie znaleźliście się z Radkiem, czy wyście szukali kolejnego członka zespołu? Przypadkiem, nie? To był tak, tak. W ogóle przy okazji takiego projektu we Wrocławiu, który ma miejsce, on się nazywa Ranch Sessions. Radek poznał się właśnie z Szymonem. Poznaliśmy się dużo wcześniej, koncerty graliśmy. No tak, nie? Tak, ale no tak jakby, dobra. Okay. Zaczęliśmy razem działać. Tak, zaczęli działać i gdzieś tam się to tak złożyło, że przy okazji... Przypadkiem zaczęliśmy działać wcześniej, wydaje mi się, jak ty wyjechałeś zaraz po nagraniu płyty w Bieszczadach, ty wyjechałeś do Niemiec do pracy, musieliśmy zagrać koncert i nie mieliśmy perkusisty. I Radek właśnie wtedy zajął miejsce. Tak. Zagrałem jedyny w życiu koncert na perkusji jak na razie. Ale teraz też na perkusjonale, jak ci się zdarza grać, także... No, już teraz trochę mniej, ale zdarzało się. Zdarzało. Mówiłem o tym balansie, tej fajnej równowadze, no bo z jednej strony jest to wciąż granie dosyć mocno organiczne, gitarowe, z drugiej strony jest dużo fajnej, brzmieniowo, nawet lekko analogowej elektroniki. I czy to jest balans, którego szukaliście, czy po prostu tak wyszło, tak się dobraliście i takie dźwięki wam pojawiły się w trakcie tworzenia? Mi się wydaje, że to wypłynęło po prostu, tak samo z siebie. Że jakby każdy ma inne jakieś inspiracje, inne wzorce, inne jakby... postrzeganie muzyki, i to też musi się znaleźć jakiś kompromis pomiędzy czterema duszami, które są inne. Ale jeżeli chodzi o płyty, które mają taki bardzo fajny balans brzmieniowy, no to wiadomo, że specem od takiej muzyki w Polsce jest Marcin Pater, świetny producent, odpowiedzialny między innymi za Prognozy, czyli zupełnie nowy album Clock Machine. I domyślam się, że no to była dla was bardzo odpowiednia osoba, bo on te wszystkie wasze atuty brzmieniowe uwypuklił. Czy trudno było dotrzeć do niego? My się znaleźliśmy, odnaleźliśmy się jakieś 2 lata temu, czy 2,5 roku temu. Odnaleźliśmy Marcina. Odnaleźliśmy się. Zaszyliście się w górach nawet. Tak. Znaczy to później już, ale spotkaliśmy się na takim festiwalu Fama. I tam się pierwszy raz po prostu poznaliśmy, nie? I od tego czasu właśnie zaczęliśmy sobie trochę planować, że wyjedziemy w Bieszczady i tam sobie coś nagramy. A z Marcinem też jakby docieraliśmy długo do jakiegoś takiego wspólnego brzmienia i tego wyrazu ostatecznego, no bo bywało czasami ciężko, czasami wiadomo, jak wygląda nagrywanie płyty, nie jest to łatwy proces, no ale ostatecznie znaleźliśmy wspólny język i to brzmi tak, jak wygląda, tak. Jak się okaże. Ja lubię w ogóle mówić o Marcinie, że przy tej płycie on był jakby piątym członkiem zespołu, bo jakby też wsiąknął w cały proces, nie tylko już jako producent, ale też jako, tak emocjonalnie nawet bym powiedział, tak. Że byliśmy bardzo zżyci. Też pomogło po prostu temu wszystkiemu. Robiliśmy to wszystko wspólnie, jakby też Marcin miał głos, no i jego zdanie też dla nas było ważne przy tworzeniu. Nawet słychać taką wręcz benedyktyńską pracę, jeżeli chodzi o takie niuanse brzmieniowe, to gdzie, w którym kanale jest sprzężenie, jakieś fajne efekty dźwiękowe, nawet jak się płyta zaczyna, bo to przypomina sytuację, kiedy kładzie się igłę na płycie winylowej, ona lekko podskoczy, także domyślam się, że takie detale to też między innymi jego zasługa. To nie jego zasługa.
No, ogólnie przy tym oddechu to jest też ciekawa historia, bo tego numeru miało nie być na płycie, bo po prostu nie było tego numeru. Jak już płyta była skończona, to ten numer powstał jakby już we Wrocławiu i jakby zrobiliśmy go sami w naszej takiej pracowni, którą mamy we Wrocławiu. I jako, że po prostu Marcin jest producentem albumu, to zdecydowaliśmy się jeszcze pojechać do niego i dokończyć z nim wspólnie ten numer. I też bardzo na przekór jest to utwór, jeżeli chodzi o początek albumu, dlatego że często zaczyna się od trzęsienia ziemi, tymczasem u was zaczynacie od bardzo fajnego, osadzonego, powolnego, snującego się numeru i to też chyba wymagało jakiejś odwagi. To nie było chyba pierwsze, co wam przyszło do głowy, że zacznijmy od czegoś bardzo spokojnego. Znaczy, mi się wydaje, że to był właśnie taki impuls. Ta piosenka powstała w porozumieniu z Marcinem. Oczywiście zaakceptowaliśmy to, że to wchodzi na album i zostaje singlem, jedziemy do Marcina i sklejamy to z całą tą płytą. Też jakby wiadomo, że jest pewne zmęczenie materiału już po jakimś czasie tworzenia i jakby powstał właśnie oddech, który był bardzo świeży na tamtą chwilę, w której się zdecydowaliśmy, aby wszedł na płytę. No to posłuchajmy oddechu, a do rozmowy wrócimy za krótką chwilę. W naszym studiu cały czas zespół Frankenstein Children, z którym rozmawiamy o zbliżającej się wielkimi krokami płycie Patience. Słuchaliśmy nawet pierwszego singla z tego albumu Oddech. I bardzo ciekawa rzecz, bo dopytałem Radka poza anteną, co to są za syntezatory tam, bo brzmią bardzo analogowo. I okazało się, że no zdecydowanie są analogowe, no ale nie są to instrumenty, które ktoś od razu skojarzy z najbardziej popularnymi syntezatorami. Tak, dokładnie. Jest tam taki zabawkowy instrument z lat 80. Suzuki Omnicord i użyty został też syntezator Unitry, to jest z lat 80. polski, taki duży bardzo. I też z tą Unitrą była ciekawa historia, bo nam się wydawało, że nikt nie wie, że taki instrument istnieje. A graliśmy kiedyś koncert w Ostrowi Mazowieckiej i po koncercie taki podszedł pan na oko, tak może nie wiem, z 60 lat miał i mówi, czy to jest Unitra B11. My tylko tak, wow. Skąd pan to wie? No. Dokładnie tak, to jest ten instrument. Ale też na tej właśnie Unitrze, na której został nagrany ten utwór, on wcześniej w ogóle stał w takiej miejscowości niedaleko Ząbkowic, Wrocławia, właśnie w naszych okolicach i grywano na nim w Urzędzie Stanu Cywilnego. Także też wyrwaliśmy go stamtąd. I... Tak, ma piękną historię. Tak. Czyli jeżeli chodzi o waszą miejscowość, nie tylko znana powieść. Tak, tak. Tylko też inne ciekawe historie. Polecam wszystkim, żeby w ogóle sobie obejrzeć naszą rozmowę. Można to zrobić na facebookowym profilu audycji Dobre Granie. Streamuje ją Justyna Krzyżanowska. Natomiast wracając do waszej płyty, jest tam bardzo fajny utwór I Don't Wanna Be Good, gdzie no jest mnóstwo przestrzeni. Później jest taka pogłosowana gitara, jak troszeczkę w kultowym Maggot Brain. I wiem, że graliście ten utwór ostatnio w programie Nut Ferment. Czy waszym zdaniem ta piosenka może być jakąś wizytówką płyty, jakimś utworem, z którego jesteście najbardziej dumni? No, tak mi się wydaje, że jak najbardziej, bo ta płyta jest, można powiedzieć, że tak podzielona klimatem na takie trzy etapy, nie? To jest po prostu, że początek jest taki mroczniejszy, później jest tak energetyczniej, czy może na zmianę. Bardziej rockowo. I na końcu jest tak subtelnie, tak akustycznie trochę. Przenosimy się w Bieszczady. Dokładnie, końcówka jest taka. Dlatego was na samym początku pytałem o to, że zaczęliście tak trochę przekornie, bo zamiast odsłaniać te karty i dać to, co najbardziej zaskakujące na koniec, postanowiliście to chyba dać na początek. No tak, tak, bo też, znaczy ja mam takie odczucie, że jak właśnie włączam właśnie CD i leci taki coś takiego niespodziewanego i dziwnego wręcz nawet, może, to mnie to bardzo intryguje, żeby gdzieś tam dalej wejść w tą płytę, nie? Więc dlatego może nawet, nie? No bo jeżeli chodzi o resztę płyty, końcówkę, to tam są takie już podszyte nawet funkiem, jakimś takim tanecznym trochę pulsem utwory, które mogą się kojarzyć z waszym debiutem. Takie brzmienia też się tam znajdą. Tak, bo gdzieś tam też bo jest kilka takich utworów jest już w zasadzie na tej płycie, które gdzieś tam też równolegle powstawały jeszcze wcześniej, tak. Gdzieś tam z tymi piosenkami z pierwszej płyty.
I więc to jest raczej takie zrozumiałe, no ale gdzieś postanowiliśmy je też zupełnie ugryźć z innej strony i odświeżyć, prawda? Można powiedzieć, że w sumie zupełnie innymi piosenkami się stały. Tak, bo też sam wyjazd w Bieszczady był bardzo rewolucyjny dla tych piosenek i dla nas jako ludzi muzycznie, więc no, kształcący bardzo był wyjazd z Marcinem i te wszystkie wyjazdy do Krakowa, gdzie później sukcesywnie kończyliśmy płytę. Ale na płycie, a propos wyjazdów w Bieszczady, jest jeszcze bonusowy utwór, taki zupełnie folkowy, gdzieś country bluesowy wręcz, i tam w tle słychać świerszcze. I ciekawi mnie, czy rzeczywiście tam było aż tak sielsko, czy to jest dodane już? To nie sample. Tak. Wszystko na balkonie. Mieliśmy taki zaraz w tym domku i pewnej nocy właśnie rozstawiliśmy sprzęt do nagrań, mikrofony, wszystko. I była w ogóle straszna wilgotność i Marcin się mega denerwował, bo wszędzie kopał go prąd. Z czego by nie podłączył, to po prostu dostawał prądem. No w każdym razie udało nam się właśnie zrealizować taki utwór, który uchwycił całą bliskość natury. Byliśmy w totalnej dziczy w lesie. Przywołałem już program Nut Ferment i tam też stała się bardzo fajna rzecz, dlatego że Olaf Derigasow, żywa legenda polskiej muzyki rockowej, skowerował wasz utwór Moment i to też było takie przewrotne, bo ten utwór jest na początku płyty, czyli jak ustaliliśmy, jest dosyć posępny, natomiast on z tego zrobił coś bardziej trochę przebojowego, podbił to dęsiakami, tubą i domyślam się, że dla was to też ciekawie, było. Tak, on to fajnie w ogóle opisał już tam później, jak już się program skończył, powiedział, kurczę, ja chciałem to zrobić tak, żeby można było sobie wyobrazić jakąś pustynię w Ameryce i dwóch takich przegranych typów pali fajkę. Jedyne, co im zostało, to żeby grać tą piosenkę. I wspomniał Las Vegas i o takim już perspektywie takich przegraniców, którzy już ciągną tylko do końca. Tak. Słuchaliśmy utworu Oddech, czyli pierwszego singla, który promuje wasz nowy album Patience. No a teraz zupełna premiera. Dziękuję wam bardzo za zaufanie. Posłuchamy utworu Grawitacja, który wcześniej w żadnej radiostacji nie był grany. A do rozmowy z Frankenstein Children wrócimy za krótką chwilę. To byli Arctic Monkeys w singlu z kultowej już płyty AM z 2013 roku. Natomiast w naszym studiu cały czas Frankenstein Children. Rozmawiamy sporo o waszym zbliżającym się albumie Patience i zauważyłem, że w tym nowym składzie, w którym też jest Radek, który obsługuje instrumenty klawiszowe, syntezatory, bardzo fajnie się uzupełniacie, jeżeli chodzi o doły, o te basowe partie, że czasami trudno wręcz rozpoznać, czy to jest gitara basowa, czy to jest syntezator, i z tego co wiem, to też jest między innymi zasługa waszego producenta. U Marcina kiedyś też właśnie w studiu w Krakowie stała taki wcześniej wspomniany syntezator analogowy Unitra, tak. I w ogóle kiedyś wpadliśmy na taki pomysł, żeby podłączyć i zobaczyć, co się da z niego uzyskać. No i tak byliśmy mega zaskoczeni, że po kolei przelecieliśmy przez wszystkie numery. No, to nas rozwaliło po prostu. Tak. No, nie ma co się oszukiwać. No. Nagrywaliśmy różne syntezatory na tej płycie, ale jak już tej Unitry użyliśmy raz, to już później używaliśmy ją cały czas. Już no, dokładnie. Nieważne, czy była w jakimś numerze wcześniej, czy nie, to się ją gdzieś tam dograło. No, po prostu, mega, jak to Marcin mówił, mózgowy po prostu numer nabierał mięśni od razu, nie? Tak. A czy przy płycie, która jest tak fajnie dopracowana, tak zniuansowana, jeżeli chodzi o te wszystkie plany dźwiękowe, wy macie jakiś stres, kiedy przekładacie tę muzykę na koncerty? Czy cieszy was to, że ona w wersji koncertowej zabrzmi bardziej surowo, trochę inaczej? To znaczy, no ja nie wiem, ja się nie stresuję. Czy wy się stresujecie? Nikt się chyba nie stresuje. No nie. Fajnie. To jest też fajne, tak naprawdę... inne troszkę podejście, nie? Jak się robi te utwory na żywo. To jest taki eksperyment, że może coś innego też wyjść przy okazji. Tak, ogólnie też łatwo się zapętlić na tym, jak się chce bardzo, bardzo mocno odwzorować brzmienie z płyty, to można się na tym troszkę zbyt jakby zawiesić i się zapomina o takiej żywej energii, która jest chyba jednak na żywo najważniejsza. I dlatego to mi się wydaje, że to jest fajne, kiedy na żywo to jest bardziej surowe, może... No, się bardziej tego, żeby uchwycić właśnie tą... Tak, żeby się patrzeć na siebie i w ogóle. I chyba nie ma takiego... Znaczy, no nie wiem, co by musiało się stać, żeby tak w 100% odwzorować to brzmienie i w ogóle ten wykon z płyty i w ogóle takie uzyskać brzmienie, bo raczej to jest niemożliwe. Jakby było możliwe, to
to nie to, byłoby to uroku koncertu. Tak, czyli można puszczać sample, żeby sobie leciały gdzieś tam w tle, ale też jakby to nie jest do końca ta droga chyba, która nam odpowiada, bo też mieliśmy takie próby. Tak. Ale to chyba ostatecznie jakoś tak nie siadło nam tutaj, jak nam się wydawało. Ale a propos koncertowej energii, to mam wrażenie, że sporo jej też jest na mimo wszystko waszej płycie. Jest to nagranie studyjne, ale słuchając choćby wspomnianego I Don't Wanna Be Good, mam wrażenie, że tam chcieliście, żeby czuć było tę energię, że to nie było jakieś tam cyzelowanie. Słuchając szczególnie partii Wojtka gitarowej, to dało się odnieść wrażenie, jakby to było nagrane na setkę. Czy rzeczywiście były takie podejścia, czy jednak to było sklejane? Pierwsze próby nagrań tych utworów wyglądały tak, że stawaliśmy we trójkę w pokoju, nagłośnialiśmy to wszystko i graliśmy jakby na setkę. I tak też składaliśmy partie perkusyjne, że po prostu z Pakiem stawaliśmy z instrumentami i dogrywaliśmy się razem do Mosia, więc chcieliśmy uchwycić jakiś żywy akcent tego. No ostatecznie później dogrywaliśmy te partie kolejno, już tak jakby osobno. Umknęło. Byliście na tyle wyrozumiali, że umożliwiliście mi posłuchanie tej płyty przed premierą i mam wrażenie, że bardzo zależało wam na tym, żeby ona miała jakąś taką spójną narrację, dlatego że jest choćby utwór Changes, jakiś taki przerywnik, interludium. I czy rzeczywiście jest tak, że o to wam między innymi chodziło, żeby ktoś ją włączył, wsłuchał się w nią od początku do końca, a niekoniecznie sobie wybierał pojedyncze piosenki? Jest to pewna taka zwizualizowana przez nas, można powiedzieć, historia, o której też zdarzało nam się rozmawiać, że jestem scenariusz, ale chcielibyśmy chyba, żeby każdy swoją taką historię sobie wyobraził. U nas to jest o jakimś tam po prostu gościu, który musi być cierpliwy i do czegoś tam dąży. No ale to jak już będzie płyta, no to już... To będziemy o tym mówić. Nie zdradzając tych wątków okołofabularnych, no ale rzeczywiście jest tak, że te teksty z jednej strony są trochę bezpośrednie, bardzo często są kierowane w drugiej osobie, do konkretnej osoby, no ale też nie są dosłowne i domyślam się, że też chcieliście pewne rzeczy tam kamuflować, żeby to nie było coś takiego zbyt prostego. No... Tak mi się wydaje, że znaczy dobrze jest czasami się tak bezpośrednio wyrazić i bezpośrednio zaśpiewać o jakichś tam swoich emocjach. Natomiast nie wiem, to tak intencjonalnie nie było, znaczy w żaden sposób kamuflowane naprawdę ten jakiś lirycznie po prostu ten wyraz, co nie? Po prostu tak jakoś wychodził ten tekst i tworzenia. Więcej nie zdradzamy. Gorąco zachęcam, żeby w kwietniu zaopatrzyć się w płytę Patience z zespołu Frankenstein Children. Wielkimi krokami zbliża się ta premiera, bo będzie miała miejsce chyba 12 kwietnia, którego dokładnie? Bo tak, 12. 12. No, proszę bardzo. Zapraszamy serdecznie. I będzie też koncert premierowy niedługo później. Tak jest. Pod koniec kwietnia. Tak. Pod koniec kwietnia. Gdyby nie było świąt, to byłby wcześniej, ale są święta. No ale to ktoś w Wielkanoc będzie mógł sobie posłuchać płyty, a później wybierze się na koncert, a na koncercie zagra Szymon Paczkowski, Wojtek Opioła, Daniel Moskal i Radek Baranowski, czyli Frankenstein Children. Bardzo dziękuję wam za wizytę. Dziękuję. Dobre granie.